bitch call. Talking about some drama. I swear there ain't no time for women on the comma. They see the pussy or the comma. Man, I just wanna go flex. Gold on my teeth and on my neck. And I'm snow cold with the flex. With a squad and I'm smoking up a check. Witam was bardzo serdecznie, drodzy państwo, ja jestem Konradowicz, a to jest kolejny najnowszy odcinek symulatora Let's Play 11. W dzisiejszym odcinku, najnowszym odcinku, będziemy lecieć z Eko Papaki, lecimy do Kraków, Balice do Eko Delta, Delta Foxtrot, ten Frankfurt. Lotniskowa, główne przesiadkowe. Tego się nie mylę. Nie powinienem mylić. Wszystko prawidłowo działa. Mamy self-loading cargo. 21, drodzy państwo. Samolot ten Polis Airbusa 321, tak mówiłem o tym razy. Przepraszam, że się powtarzam, ale coś mi straciło na chwilę połączenia z internetem. Widziałem na transmisję. Numer, no tu dzisiejszy Lufthansa 1365. Jeden, trzy, sześć, pięć, cruising altitude. 36 000. I lecimy Eko Delta, Delta Foxtrot. Czas wylotu z wolą dla nas to będzie godzina 20. 21:10. Czas przelotu mamy w planie lotów wpisane, że będziemy lecieć godzinę i 30 minut, więc 22. 40 plus zapas, 45 czasu zoo. Pasażerów nie 172, tylko 173 sztuki. I rozpocznijmy lot. Sprawdźmy, jak ten Twitch wszystko się zgadza. Nie powinno być przerwy, mam taką nadzieję. Offline. A czemu offline, panie Twitch? Czemu przepływność mi taką kiepską wskazujesz? Przepraszam was, drodzy państwo, ale coś tu się najmniej popsuło. Przepływność offline? Nie, dobrze, nie, dobrze. Trzeba odświeżyć. Nie powinno działać. Zobaczymy. Zobaczymy, co to pokaże teraz. No dobrze, niech to tam sobie siedzi. Na spokojnie. Przepływność jest. Dobrze. Zgadza się teraz wszystko. Więc bez większych problemów. Dashboardy już sobie wczytaliśmy. Przejdźmy i uruchommy sobie nasze bateryjki. Włączmy external power. Jego światła nie lubię, więc je wyłączę. Rozjaśnijmy sobie ekraniki. Nie było na nich
cokolwiek widać. Okej. MCDU. FMCDU też musimy sobie. MCDU, dobrze. Lotniska. My to trzeba wpisać jako pataki na kino. Dobrze, trzeba sobie jeszcze ładnie dostosować odnośnie planu lotu. Pięknie. I na tego IRS na nav mode. Okej. Nav logo lights on. Emergency lights armed. I to tak. Włączę muzyczkę, pasy. LED farbarnik. We're ready to get going now, so as soon as you're ready, you can open the doors and start letting the passengers on board. Thank you. No problem. Yep. No i teraz już Spotify'a nie będziemy potrzebować, chociaż... Dobrze, więc wylot za 20 minut mamy. Idziemy konfigurować nasz samolot. No, no tu przede wszystkim AirAg 2006. Mam tu wgrany do tego samolotu. Nie chciało mi się szukać nowszych. Wybaczcie. A w ogóle streama sobie nie wczytałem, nie wstrzymałem swojego. I trzeba wpisać paliwo do konfiguratora. Mod to list. Ilość paliwa, jaką aktualnie posiadamy na pokładzie, powinna wynosić 6900 rów planu lotu. Rów mamy 173. I cargo jakiś będziemy przewozić dzisiaj, czy nie? Nie, cargo. Nie ma żadnego ani tony. Nie wiem, jakie tam rozłożenie damy. 24,7. Nie może być centralnie. Ciężko zazwyczaj jest chyba tej broni, żeby było w centrum. 26,8. No i cool settings. Dobra. Silniczki takie? Może TPW sobie dajmy. No te może. Dajmy przy tych jednak. Zmieniłem już w końcu tą opcję, że nie będziemy dostawać po uszach, nie będziemy oglądać z kamery zewnętrznej. Nasz lot w końcu. Jeden stopień mają silniki góry, czy gorące one? Dobra, init, echo, papa, inokiwa, echo, delta, delta, foxtrot. A. Jednej rzeczy nie kliknąłem i się dziwię, kurczę, czemu? Nie mam w bazie danych. Internet, airports, już tu wpisujemy. ELS. A. Ta, nie no, na pewno. Czy co ja wpisuję? Ja się pogubię.
L Z H Courage. O, zero jest dobrze. Costini 30. Jeden, trzy, sześć, pięć. Lufthansa wpisujemy. Cruising flight level łamane na temperaturę. To będzie wychodziło. Jeśli to by było podane w tym zdaniu. Zaraz się dostaniemy tutaj. I na minusie 360 łamane na minus 57. Ok, przejdźmy do dalszej zakładki, gdzie wpiszemy nasze ZMW. Inlock fuel. Zaraz wejdziemy sobie w tą zakładeczkę. Bo ja już nie pamiętam. 3671268. Jeden, dwa, sześć, osiem, lock fuel, mamy 6900, trip niestety nie mogę zmienić, ale wychodzi trochę więcej niż tutaj co jest wpisane. Final, jeden, jeden. Ale alternate. Przede wszystkim taxi to jest 1. Alternate mamy napisany 1.7. Ok, i RTE mamy 7. O, coś takiego. Powinno by się zgadzać, trochę paliwa ekstra, ale to nie szkodzi. Dlatego, bo tutaj trip jest mniejszy, tak tutaj 7 byśmy doliczyli do tripu i by wyszło tyle, ile powinno być, bo 3,3 powinien być trip. A jak tutaj niestety to wpiszę, to mi wyskoczy, że nie mogę. Dobrze, więc to mamy. Teraz flight plan, departure, runway. Według planu, no to jest to pas 25. Słuchajmy ATS-u, tak jest to pas 25. Ja MBIT-1J. MBIT-3J, przepraszam. Insert in Echo Delta Delta Foxtrot. Piszemy sobie Arrival. Na pas 25. C via Garage 2G. I via, no via, nie, nie ma żadnego via. Ok, insert. Teraz przechodzimy do wpisywania planu lotu. No jak to się robi w Airbusie, wchodzimy w Embis, wchodzimy sobie w Airbase i lecimy M992 do L984. I wejdzie nam etuda, zgadza się. Do etudy mamy L984, do nad L602. Zgadza się. Na tym mamy punkt sobra. 170. Zgadza się, potem gapta i T178. Jest gapta i teraz do Kerax. Okej.
I to sobie ja zapiszę jako Echo Papa Kino Kino Echo Delta Foxtrot, aby mieć już zapas zapisany. Wszystko tu się powinno wyglądać. Oczywiście, że tak jest. Dobrze, mam 11 minut do odlotu. Ktoś przybył, nikt nie przybył. Dobrze. Znaczy nie dobrze, że nikt nie przybył, wolał, że ktoś przybył, a mamy GPS Primary. Dobrze, cieszymy się bardzo z tego faktu. I w takim wypadku przechodzimy na zakładkę Perfinit. No i powpisujemy go start, a na razie damy sobie, że preparation complete. Ja ory. We're ready to go, Piet, so once everyone's on board, please feel free to close the doors and we can get going. Sobie wejdziemy na to Lisa i wybierzemy konfigurację 1 do startu. I wpiszemy flexy na 55. Klapy 1, łamane na down. Zero dwa, nie up. Czyli down up. Zero dwa, zgadza się, zgadza. Sto 49. Chociaż raczej te wartości tu by się nie zgadzały. Bym to musiał zobaczyć przez konkretną aplikację na obliczenia tych wartości. No, przede wszystkim ten tutaj nie bierze pod uwagę deszczu do obliczenia wilanu. Leje w Krakowie aktualnie. Nie jakieś możliwe burze mi tam pokazywało, ale zobaczymy, to wpiszemy sobie na łamane na 3000 i tu 6000 i to by się zgadzało aktualnie. Teraz musimy przejść na zakładkę init i wpisać sobie wiatry. Do startu się one wpiszą z automatu. Na wysokości przelotowej wiatr 330 na 61. 330 na 61. Tak mi to pokazują. Teraz sobie uzupełnimy wartości. Wartości wiatru do lądowania. Na descent. No 220 będzie 3, 2, 3, łamane na 65. Ok, i tutaj sobie wpisujemy 3, 2, 5, łamane na 104, to jest na wysokości FL350. Dalej. 325 łamane na 112 i to jest na wysokości 310. Ok. A teraz mamy 317 łamane na 46 i to jest na wysokości 150. I dalej na wysokości 100 mamy 312 łamane na 0,36 łamane na front level 100. I tyle co mi wiadomo o wiatrach. A bo tu bardzo źle to wpisę. Clear, przepraszam. Źle. 317 łamane na 0,46 łamane na flight level 150. Ok.
I tu mamy wartości powprowadzane. Wszystko się zgadza. Przechodzimy sobie na zakładkę Flight Plan. Zostaną 5 pasażerów do wejścia na pokład. Ja sobie zobaczę, co nam mówi Pushback. A Pushback nam mówi to, że nie musimy się wypychać, tylko możemy jechać prosto. Więc tak też zrobimy. Uruchomimy sobie już APU. Profita załączymy APU. Aktualny metar, tylko sobie muszę przeczytać. 3. I można zamknąć armor list. Ranger on board, zawsze. Aktualny metar dla mnie. Minus 3 na dworzu. Ciśnienie 1012. Okej. Jeszcze mamy chwilę do odlotu. Sobie zobaczymy, czy byśmy nie mogli tu skorzystać za dziś skrótów. Nie, no za bardzo to nie ma nic, żeby korzystać. Dobrze. O tym wam pokażę, jak mniej więcej prawidłowo planować miejsce Transaltitude Descent. I to już do lądowania. Pierwszą wysokość sobie damy na 6000 stóp APU, z tego co widzę, zostało już uruchomione, więc załączmy APU Blit. External power off w takim razie. I w to lisie sobie też zaznaczymy, że external power zostało odłączone. Kąt samolotu. Wtedy będą ten gotowy. Witam pasażerów na pokładzie. Udajemy na auto. Mikołaj na on. Jesteśmy gotowi do rozpoczęcia uruchamiania silników. Więc też i tą czynność wykonamy. Transponder przestawiamy. Dajemy ignition na start. I starting engine tu. Teraz N2 trochę się załaduje. Tak, około 10 będzie. Powinno się zatrzymać. Poczekać na cooling. O no, jak zobaczycie, trochę się kręci. O, pomalutku, nie? O, i aktualnie się przestaje pomalutku kręcić. I zaczyna się kręcić coraz to szybciej niż ładnie. Nie mam aktualnie przy sobie niestety checklisty. Myśmy wykonywali według checklist. Mam do ciebie pytanie, czy TORIS obsługuje... Niestety od latania nie obsługuje. No to za kontrolkę się zapaliła. Low pressure. To ja już wiem. No widzicie, mówiłem, nie mam checklisty.
I co robi? I potem się dziwię, czemu ten silnik tak kiepsko działa, nie? Starting engine one. No bo manuje 2, on powinien tego około 20 trzymać, a nie 10. Czy cały czas 10. Kiedyś dało 20, teraz na 10. Nie wiem, od czego to jest zależne. A wy się nie działa? Jeszcze ja ci ślam daję za sobą, nie? I wody. O, silnik numer 1 się zaczyna uruchamiać. Okej. I zaraz zniknie ten silnik numer 2, został uruchomiony oficjalnie. Ten starter dajemy na normalne APU, wyłączamy. No, zdajemy sobie na taxi. Wyłączymy sobie wycieraczki. Najgłos zmienimy na 10. Jesteśmy gotowi do rozpoczęcia kołowania naszego samolotu. Żadnych mi się z czatem powstanie, nikogo po prostu nie ma. Dobrze, więc jesteśmy gotowi. No, aż też przez to upadło i wrażenia. Super, super, cieszę się z tego faktu. Mój bio się wyłączyło, wszystko. Gotowe, więc parking brake off. Przechodzimy do kołowania. Nadajemy mocy nie więcej niż 30 na N1, czyli na tym znaczku tu. Powiększymy sobie mapę, my tylko na fast numer 25, ale już widzę, że złą stronę zacząłem kręcić. Trzeba trochę przyhamować, kręcić w prawidłową stronę, aż nie to i do przesady. I szykujemy się klapy jedynki. Autobrake na March, Seats for Takeoff, nadajemy komunikat. Spoilers armed. Ja to sobie już strzękuję kabinkę tego samolotu. Tak musimy poczekać. Możeś ty, jak ty jedziesz. Tym kulisem mi się bardzo źle manewruje. Dobra, mocy można zdjąć. I take off config test. Mamy to holding point runway 25. Na nim się niestety będziemy musieli zatrzymać. O, jednak nie musimy. Mamy zgodę od załogi, że jesteśmy gotowi do startu. Więc zaczynamy wjeżdżanie na pas. Taksy dajemy na wyłączone.
Opinię zostawiamy łączony, wjeżdżamy na pas. Nose take off, landing lights, runway turn off lights i wing lights on. I w koło wywołujemy sobie na pas. Radar pogodowy sobie włączymy. Trzymamy się tu ładnie jeszcze na pasie. Radar na auto, dajemy pogodę i turbulencje. Już i tak te turbulencje działają. Transponder TIRA musi być i w takim sposób jesteśmy gotowi do startu. Nadajemy silnikom 50% mocy. Stabilized i manual fix. Positive right, gear up. Packs on. Autopilot one plus checked. Jak wygląda start samolotu? Światła w kabinie już się zapaliły na takich wysokościach. Trotel na climb. Delikatne zmniejszenie mocy. No i dobrze nieodczuwalne. Przepraszam bardzo. Poczekajcie, muszę coś tylko zobaczyć powtórki z tego lotu. Cofnijmy, co to się działo. No nie przesadzajmy, nie będziemy oglądać. Zobaczcie, startujemy, nie? W przyspieszonym tempie póki co. Zobaczycie, co się stało. Samolot sobie ładnie wystartował. Leci, 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 leci. Zbliżamy się do momentu kulminacyjnego. Samolot leci. I nagle... Też muszę to zobaczyć z powalnionym tempem. Leci. Nagle co się wydarza? Zdarzają się rzeczy, które nie powinny w miejscu się wydarzyć. Nagle samolot odbija w prawo. Skrzydła wykonują przedziwne odruchy. Samolot leci nie wiadomo gdzie. Skrzydła samolotu łamią się na różne części, nie wiedzieć to dlaczego. Takie dziwne elementy się zaczęły dziać. Pilot wpada w chmurę. Skrzydła wyglądają, jakby nie wiadomo, co się z nimi działo. Próbuję nawet ciągnąć samolot. Po
presji, ale niestety nie udaje mu się to. Samolot ląduje w płomieniach. Nie wiem, czemu to się stało, szczerze mówiąc. Może nie będziemy w to wnikać. Czemu to się stało, co się wydarzyło i tak dalej, i tak dalej. Poczekajcie, już z ciekawości wejdziemy w to okienko ostrego i zobaczymy awarię. No to nie, no żadnej awarii nie było, nie? Więc nie wiem, czemu takie dziwne rzeczy się zaczęły dziać. No dobrze, no cóż mam na to powiedzieć. To było na tyle w takim razie w tym najnowszym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie, ja się z wami żegnam i zobaczymy. Na razie, cześć, pa, pa.